Siemka, z tej strony Prasoł i witam was w kolejnym odcinku z Resident Evil 2 Remake. Bo jak sobie pamiętacie, w tamtym odcinku zrobiliśmy już sobie środek chwastobójczy. Czekajcie. A może granaty błyskowe podziałają do tych zjebów? Zobaczymy. Nie zaszkodzi sprawdzić. No nie. Czemu ja jestem taki głupi? O! Myślę, że jeszcze będę musiał coś zrobić. No i ten pedał tutaj przyjdzie. Okej. Magicznie tyrana nie ma, o dziwo. O mnie, no. Dobra, chuj. Skąd ty się tutaj wziąłeś? Leż psie. Dobra, sprawdzimy sobie to. Chuj z tym moim nożem nieskończonym. I tak zaraz kończymy grę. Ale problem w tym, że nie mam amunicji. Nie no, bo te tu mają mnie na hita, więc no trochę może być problem, dobra. Zawsze coś tam podręcznego będę miał, czyli ten granat. No i zapiszę oczywiście.
Leon szukał wirusa, a Claire teraz w środku antywirusowego. Znaczy przeciw serum, czy coś takiego. Cyfrowa kaseta wideo z laboratorium. Granat. AWS. Dobra, to wyrzuć. Work. I'm not handing over anything. We have our orders, Dr. Birkin. I'll ask you one more time. Hold your fire! What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive. Target resisted if we had to take him out. That's correct, sir. Roger that. Just the samples, then. Let's move. Słuchajcie, miałem mieć po rewolwer. Miałem bez amunicji, ale pamiętajcie, pewnie będzie walka z Williamem. Więc może w razie W wezmę też nóż bojowy. Jakby już miało być naprawdę źle. To też bym wziął. No i ten rewolwer piechoty. Dobra, lecimy. Co tutaj też spotkamy Anet?
Kurwa, 13 granatów. 14 nawet. Łapanie. Look at that. All right. Hell yeah. Got it. Thank God. The antiviral agent. Wróć do Sherry. No właśnie, your ass again, William. This ends now. What was this thing? That was my husband. She is my creation. I should have killed him while I had the chance. I don't know why, I just couldn't do it. He was your husband. Honestly, we were more married to our work than each other. What about Sherry? How could you just leave her all alone while Raccoon City burned to hell? I couldn't let my daughter grow up in a world with the G virus in it. But that's no excuse to leave her. Okej. Jezus Maryja, nie. Zasobnik z igłami.
O kurwa. Oni przyjebał. Ale to od razu na dobre, nie? Tak, brawo, ja. Dobra, wyposaż. I skrót ustawimy tutaj. Chwila! Claire musi pół godziny przeładować. Poczekaj na nią. Jezus Maria, on nie chce czekać. Chce mi po prostu wpierdolić. Dobra. Dobra. Amazing. Nie wiem, czy trafiłem w te oczy, ale... Wydaje mi się, że chyba tak. Wzmocnione naboje mam, kurwa. Thank you.
Aha. Dobra. No. To by było na tyle. Dobra, lecimy. Wymienię to sobie na spray leczniczy, bo jest lepszy. Dobra. Ale słuchajcie, my już będziemy kończyć w sumie. Tylko muszę znaleźć nowy punkt zapisu. A tutaj pewnie będzie jeszcze kascenka. Czekajcie. Jak pójdę tutaj. Będę miał maszynę do pisania. A też będę miał tam recepcję przy Sherry. Może rzeczywiście nie będzie tego Mistera X-a? Bo to tylko mam je zbejtować, kurwa. Sherry's gonna be all right. She'll be weak for a little while, but yes, she's free of the G-virus. Did you hear that? For everything.
Your life is what is important. We can't just leave her here. You're right, we can't. Attention, unauthorized removal of a level 4 virus detected. What does that mean? It's a self-destruct code. In case the G-virus leaves the building. Aha, czyli dopiero teraz Leon działał. Okay. Sherry, can you walk faster? Yeah. I don't want to rush you, but we have to go. Dobra, chwila. Dobra, w następnym odcinku sobie już skończymy. Tak więc, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie, czyli do zobaczenia w następnym odcinku z Resident Evil 2 Remake.